krajów. W wielu krajach Azji ostatnie dni to czas ulewnych deszczy i powodzi. Chiny, Nepal i Japonia. To tam żywią wody najbardziej doświadcza mieszkańców. Na Dalekim Wschodzie o tej porze roku powodzie, lawiny błotne i osuwiska to zjawiska normalne. Co roku żywioł wody sieje wiele zniszczeń. W Japonii do tej pory zmarło 58 osób, 17 jest uznane za zaginione, a blisko 3000 gospodarstw domowych jest odciętych od świata. W wyniku wylania rzek wiele mostów zostało zerwanych. Wciąż istnieje ryzyko kolejnych podtopień i lawin błotnych. Gwałtowne powodzie i osuwiska dotknęły również Nepal. Co najmniej 40 osób zginęło. Tysiące osób pozostaje bez dachu nad głową. Z kolei w Chinach podniesiono dziś poziom zagrożenia powodziowego w związku z ulewami. W czterostopniowej skali najwyższy jest oznaczony numerem 1. Obecnie Chiny ogłosiły poziom drugi zagrożenia powodziowego. Poziom wody ponad 200 chińskich rzek przekroczył już stan alarmowy. W czterech prowincjach opady osiągnęły najwyższy poziom od blisko 60 lat. W wyniku powodzi w Chinach zginęło już ponad 100 osób. Zdaniem meteorologów intensywność tegorocznych opadów na Dalekim Wschodzie jest związana z globalnym ociepleniem. Dotychczasowe powodzie, lawiny i osuwiska spowodowały już straty rzędu blisko 34 miliardów złotych.